17. konferencja oddziału leczenia zaburzeń osobowości i nerwic Szpitala Babińskiego, a także Fundacji imienia Bogufała Winnida na rzecz rozwoju psychoterapii psychoanalitycznej, organizowana już kolejny raz w gościnnych progach Akademii Krakowskiej. To jest coroczna konferencja. Niestety mieliśmy jeden rok przerwy, to był ten rok pandemiczny. Nasza konferencja jest tworzona dla ludzi, którzy są razem ze sobą, którzy przyjeżdżają, dyskutują, zadają pytania. Jakoś nie udało nam się pomyśleć o tym jako konferencji, która miałaby być online. Uczestnikami są przede wszystkim praktycy, osoby, które pracują psychoterapią. Frekwencja jest duża, ponieważ ludzie są tego spragnieni.